Pawlik, ostatnia wygrana w lutym z Arturem Kulą. Decyzją na pełnym dystansie. Wcześniej porażka z Adamem Łaguną. Aktualnie trenujący w Mighty Bulls Gdynia. Oj, doszło do złamania ręki przy tym obaleniu, przy tej akcji rzutowej. Niefortunne zdarzenie. Szybka interwencja medyków potrzebna w klatce. No takie rzeczy się niestety zdarzają w MMA. Próbował wyblokować tę akcję rzutową Mateusz Pawlik, natomiast no, ten staw znalazł się w innym miejscu niż powinien się znajdować. Mateusza Pawlika, zwycięstwo Łukasza Stanka. No, zachowany spokój ze strony Mateusza Pawlika. Lepiej nie wykonywać się w tym momencie żadnych agresywnych ruchów. Podpułkownika Marcina Markiewicza. Widzimy, jest przy swoim przeciwniku Łukasz Stanek. Na pewno nie chciał odnieść się zwycięstwa w ten sposób. Ale tutaj Pawlik błyskawicznie od razu wiedział, co się wydarzyło. Opuszcza klatkę błyskawicznie Mateusz Pawlik, aby podjęli interwencję medycy. Nie ma co się dziwić, nie ma co tej kontuzji nadwyrężać. Sam w klatce pozostaje Łukasz Stanek, który psuje tę serię 10 ostatnich pojedynków, a więc dopisuje drugie zwycięstwo z rzędu do swojego rekordu. Pewnie będziemy za moment widzieć, jak do tego doszło. Był mocny akcent ze strony Pawlika. Najmocniejszy cios zdecydowanie w tym pojedynku. Potem skrócenie dystansu ze strony reprezentanta Mighty Bulls Gdynia. No i to jest ta akcja, kiedy podporową ręką starał się zblokować tę akcję rzutową. Z pełnym impetem spadł na niego Łukasz Stanek. Doszło do właśnie tej kontuzji w stawie łokciowym. Jest na środku klatki Mateusz Borek i Łukasz Stanek, a więc posłuchajmy, jak wyglądało to z perspektywy zawodnika. Łukasz oczywiście zadowolony z dopisania kolejnego zwycięstwa, natomiast na pewno tę wygraną chciał zanotować w innym stylu. Tutaj bardzo ładne takie ludzkie zachowanie względem rywala, który przedwcześnie musiał opuścić klatkę. Jak wyglądało to z twojej perspektywy, ta kontuzja, której doznał Mateusz? Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz. Wcześniej już przepraszałem wszystkich, nie wiem czy wiecie, ale no, nie wypełniłem limitu wagowego. Bardzo mi to ciążyło na głowie i chciałbym, żeby każdy z was, bo ja ten szacunek bardzo mocno oddał szacunek Mateuszowi, bo jest wojownikiem, nawet się ani przez chwilę nie zawahał, żeby wejść do tej walki. Ja biorę na klatę to, że nie wypełniłem tego limitu wagowego. Naprawdę walczyłem z całych sił, żeby to zrobić. Jest mi mega przykro, że tego nie zrobiłem. Dlatego oddaję mega szacunek mojemu rywalowi, jest wojownikiem. Bardzo mi przykro, że to przez kontuzję. Bardzo mi to no ciężko znieść, no ale no cóż, no co zrobimy, taki sport. Wyszedł do walki, wiedziałem, że będzie ciężko, dostałem jednego prawego, więc już wtedy wiedziałem, że no, walka łatwa nie będzie, no kontuzja, szkoda.